części świata. i kosmosu. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzisiaj humorem nam dopisują wyjątkowo, ponieważ będziemy mówić o ekspresji ludzkiej, szczególnie w portrecie, bo twarz to ta część naszego ciała, w której ekspresję widać wyjątkowo dobrze. A to wszystko za sprawą emocji. Emocji, które jak mówią, płyną z duszy, a dusza utożsamia się i wyraża przez twarz i oczy. Tak, te namiętności widoczne poprzez oczy, uśmiech, twarz intrygowały ludzi od zawsze. Starali się poznać, zrozumieć, tak jakby rozkodować ten język, który nie posługuje się słowami. Szczególnie po publikacji dzieła Kartezjusza Namiętności duszy stał się to temat bardzo, bardzo na czasie i między innymi zajął się nim Charles Le Brun, francuski twórca, właściwie jeden z, jak to określił go Ludwik XIV, największych artystów francuskich. No proszę. Zresztą był współtwórcą, poza samym królem, stylu Ludwika XIV. No i zobaczcie, jak Charles Le Brun wizualizował i przedstawiał różne stany emocjonalne. To na przykład jest uśmiech. Tak, powstała cała taka książeczka, wydana już po śmierci artysty, gdzie różne jakby relacje pomiędzy oczami, ustami, nosem składają się na taki, a nie inny przekaz emocjonalny. Mamy tu całą gamę uczuć. Tutaj mamy... Troszkę niżej. To jest ból, taki wręcz akonalny. Co widać zresztą. Tak, Charles ciekawe Le są... Brun i jego ryciny przedstawiające ekspresję w portrecie. Witamy wszystkich, którzy dołączyli do transmisji i dołączają. Dzisiaj będziemy mówić właśnie o ekspresji w portrecie i postanowiliśmy pokazać wam tę publikację, ponieważ bardzo ją lubimy. Uważamy, że jest świetna. Tak, co prawda nie kojarzy się od razu z czasami ekspresjonizmu z początku XX wieku, bo to jest 1732 rok, o ile dobrze pamiętam. Tak. Ale to jedna z takich kultowych, chyba się ze mną zgodzisz, publikacji dotyczących ekspresji w portrecie. Zdecydowanie. Zwróćcie uwagę na to, w jakich częściach twarzy wyraża się najbardziej nastrój i jakie części twarzy najbardziej wyrażają emocje. No moim zdaniem oczy zdecydowanie, ale oczy nie kończą się na oku, Tak. ponieważ oko jest związane przede wszystkim z brwiami i to jest najbliższy związek jednego z drugim. No a poza tym oczywiście usta. No, nosem trudniej jest wyrazić jakieś emocje, mi się w każdym razie rzadko to udaje, ale... Nozdrza mogą być takie. Dokładnie. Jakby tutaj też rozszerzone. Ale przede wszystkim oczy i usta. I tak naprawdę jesteśmy... Tutaj mamy zmęczenie. Smutek. Smutek. Tak naprawdę my zupełnie instynktownie reagujemy na najdrobniejsze zmiany. To są dosłownie milimetry, które my wyłapujemy w twarzy osoby, która jest przed nami. I reagujemy na milimetrowe różnice w położeniu kącików oczu, poziomu powieki, tego, na ile powieka przykrywa źrenicę i tęczówkę. Tak samo jest z kącikami ust. To są minimalne różnice, które my od razu wychwytujemy i jesteśmy w stanie powiedzieć, w jakim ktoś jest stanie emocjonalnym. To jest po prostu ewolucja. Co oznacza, że potem milimetr w górę lub milimetr w dół na portrecie, rysunku, tak, albo na obrazie, ma znaczenie. Bardzo duże. No dobrze, zobaczmy jeszcze kilka stanów emocjonalnych, które Charles Le Brun
nam pokazuje. Co my tu mamy? Płaczący. Płacz. Tak, płacz. One są dosyć specyficzne, niektóre, ale myślę, że oddają istotę tych stanów emocjonalnych całkiem dobrze. Zaraz zaczniemy rysować, oczywiście, więc proszę nie wyłączajcie odbiorników, jak to się kiedyś mówiło. Zaraz będziemy rysować pastelami. Stany emocjonalne, no pewnie nie wszystkie, ale zrobimy sobie taki ciekawy eksperyment i na jednym rysunku będziemy modyfikować te stany emocjonalne z jednego w drugi. Z tego co wiem, chyba też udostępniłeś link do tej strony, którą teraz oglądamy. Tak, udostępniłem ten link w grupie. Udostępnię go jeszcze na stronie głównej. Tutaj też pod każdym z tych rysunków, jeśli ktoś może się posługiwać francuskim albo tłumaczem internetowym, są ciekawe opisy, które jakby jeszcze precyzują, jak wygląda osoba, którą targają dane emocje. Przerażenie na przykład tutaj. Le Brun był świetnym projektantem. To on jest twórcą galerii zwierciadeł w Wersalu i właściwie większość Wersalu to jego dzieło, jeśli chodzi o dekoracje, także znane schody ambasadorów. I tutaj w tych rysunkach on szukał takiego wzoru, wręcz powiedziałabym, jak na dobrego projektanta przystało. Jak te relacje między oczami, brwiami, ustami, nosem kształtować, aby uzyskać bardzo konkretne emocje na twarzy portretowanej osoby? To co, zacznijmy rysować. Będziemy szukać tych emocji. Jeszcze okaże się, jak je znajdziemy i w jaki sposób, czy bardziej linearnie. Tak. Pewnie będziemy się sporo linią Jak posługiwać. widzicie, to coraz bardziej skrajne. Tak. Robi się groźnie. Może tak jeszcze na szybko cofniemy się do tych Pierwszych spokojniejszych, tak, błogich. żeby jeszcze raz jakby zobaczyć, jak naprawdę ta skala jest całkiem spora. Pożądanie. No i taką stylistykę dosłownie stosowano w malarstwie, szczególnie akademickim, dosyć dobitnie. I takie bardzo, bardzo podkreślone stany emocjonalne i ekspresje twarzy znajdziecie w wielu, wielu obrazach, szczególnie właśnie tak do XIX wieku. Później, kiedy zaczęto już malować głównie z natury i obserwować modela Tak, żywego. powiedziałam, że tutaj nawet widać takie ślady sztuki włoskiej Tak. jeszcze i Leonarda, i Rafaela, którego zresztą wiemy, że Le Brun kopiował w Rzymie, po tym jak zauważony jako 11-latek i zrealizujący pierwsze zlecenia w wieku 15 lat na rzecz kardynała Richelieu, dostał, można powiedzieć, tak w współczesnym językiem stypendium twórcze. I udał się do Rzymu, gdzie tam studiował sztukę i już istniejące dzieła wielkich włoskich twórców. No to my też teraz bądźmy twórcami, włączamy światło. Przygotujcie sobie pastele olejne, troszkę pasteli suchych, pewnie też się przyda. Taki eksperyment zrobimy. W ogóle dzisiaj będzie bardzo eksperymentalna lekcja. Zobaczymy, co z niej wyniknie. Może zaczniemy od takiego spokojnego układu twarzy, gdzie te emocje nie są tak mocno zarysowane, potem, tak jak wspomniałeś, modyfikując delikatnie poszczególne fragmenty, Tak, będziemy będziemy zmieniać obserwować, co się dzieje, co dokładnie. się dzieje. To może być interesujące, bo będziecie widzieć, jak my będziemy też widzieć, jak nieduże zmiany mają spory wpływ na twarz. Dlatego rysunek będzie taki prostszy,
Tak, myślę, że skupimy się Tak łatwo głównie. byłoby też wprowadzać kolejne Tak, głównie nad elementy. oczami i ustami, ale oczywiście cała twarz się pojawi w rysunku. Tak, udało się nam dźwięk zamontować, tak żeby nas było oboje słychać. Ja proponuję, zacznijmy od pasteli olejnej czarnej i może od oczu. No właśnie, mamy na razie oczy i one same w sobie nie wydają się mieć jakiegoś na razie dużego ładunku, poza tym, że to jest lekko rozwarte, tak jakby zdziwione lub... No właśnie, Tak z uwagą. zaraz brwi nam więcej podpowiedzą. Ja może narysuję w jeszcze troszkę większej skali, bo tu było trochę za małe. Jeszcze raz. Może tak, zrobimy sobie przede wszystkim linię. Troszkę wyżej te oczy też zrobię. Dodajmy brwi takie. Takie na razie neutralne. Ja myślę, że to się skończy i tak kilkoma rysunkami, bo na jednym się chyba nie uda wszystkiego pokazać, bo zrobi się tłoczno. No, ale zobaczmy, co się stanie, jeżeli na przykład troszeczkę podniesiemy kąciki ust, jak się zmienia wyraz tej twarzy. Pamiętajcie, żeby nad okiem dodać jeszcze taką linię górnej powieki. No i spróbujmy teraz obniżyć, czy O, a mogę też podkreślić właśnie? brwi. Proszę bardzo. Ja bym jeszcze teraz właśnie podkreśliła źrenice, żeby one były jeszcze takie bardziej. Dobry wieczór Państwu, witamy Panią Renatę, witamy Panią Basię, wszystkich Państwa witamy serdecznie. Czy to by można było robić nawet taką animację, prawda? Jak No ta można by. twarz będzie się zmieniać. Bardzo, bardzo to wdzięcznie zrobiłaś. To po Twoich ostatnich doświadczeniach z portretem Oj, tak. świętej Faustyny jesteś No. ekspertką w wyrazach twarzy. Myślę, że teraz bardzo ciekawy wyraz twarzy, bo taki troszkę zawistny, lekko, troszkę zazdrosny. Jak są lekko przemrużone Tak, oczy, jak się lekko to coś mrużą oczy. niepewnego się robi, Tak. tak, prawda? Że... Bardzo ciekawy był poradnik dla podróżników w XIX wieku, dotyczący podróży do Azji. I tam uspokajano podróżników z Europy, że Azjaci nie patrzą na nas groźnie ani zawistnie, że oni po prostu mają takie oczy, które są zawsze lekko zmrużone w stosunku do tych oczu, do jakich Europejczycy przywykli, i dlatego nie powinniśmy czuć się zagrożeni.
że oni tak przez te zmrużone oczy na nas patrzą, albo lekko mają kąciki podniesione. Spróbujmy otworzyć teraz te oczy bardziej, co ty na to? No nie wiem, czy się uda. A Może białej myślę, że pasteli widać użyjemy. różnicę, wiesz? Tutaj jakby. Też mi się bardzo podoba ten. Ależ ty czarujesz dzisiaj, no. To ja zrobię jeszcze zbliżenie, żeby było lepiej widać to, co rysujesz. Tak, to już lewa myślę, że jest w porządku. I my polecamy wam też serdecznie rysować to na jednym rysunku. No za chwilkę go zmienimy, ale zobaczycie, jak te delikatne zmiany dużo zmieniają w portrecie. Bo zazwyczaj rysujemy jeden portret, no i wtedy wychodzi jak wychodzi, tak jak ma być, powiedzmy, ale dzisiaj będzie się to zmieniało i będziecie mogli doświadczyć. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, kiedy rysuję portret i doświadczam, jak te nieduże zmiany wpływają na zmianę wyrazu, na zmianę ekspresji twarzy, no bo o ekspresji dzisiaj mówimy cały czas. Tak, na przykład teraz wydaje mi się, że już jest więcej ufności w tej Tak, postaci, prawda? teraz jest ufna, taka spokojna, Już teraz rozanielona. tą brew tak delikatnie tu już tak, żeby nie była taka opuszczona bardzo. Możemy troszeczkę zwolnić, bo my musimy brać pod uwagę, że Oczywiście. Państwo muszą mieć 2 razy więcej czasu, żeby zerknąć na ekran, a później na swój rysunek. Dobra, ja myślę, że tą twarz na chwilę zostawimy, czy zostawimy ją na dłużej. Ja może jeszcze tylko dotknę nosa, skoro ona już się tak ładnie dopracowała, żeby nos był też trochę, żeby dorastał do rangi reszty. Taki duży się ten nosek zrobił, ale niech taki zostanie. No, przy okazji możemy powiedzieć troszeczkę o podstawach portretu, o tym, jak światłem i cieniem kształtować portret, że pod dolną wargą powinno być trochę cienia, że górna warga powinna być trochę ciemniejsza od dolnej. Ja się zastanawiam nawet, czy teraz jeszcze troszeczkę światła tutaj nie wpuścić Tak. białą kredką, tylko wyczyszczę ją, bo ona jest dzisiaj trochę ubrudzona po moim porannym rysowaniu. A, najlepiej czyścić kredkę na papierze. Swoją drogą ładne rzeczy powstają z czyszczenia tej kredki. Chociaż jakbyś chciał, to możemy spróbować teraz zmienić te emocje takie bardziej negatywne. Albo zostać już na kolejnej pracy. Tak mi się podoba ta twarz, że Zostawiamy. chyba wolałbym na kolejnej. Dobrze, dobrze, nie ma sprawy. Błyski w oku też dużo dają, prawda? One właśnie mogą wprowadzić jakby taką, o, taką jeszcze radość. Bardzo często, jak nagle w tłumie osób widzimy znajomą twarz czy kogoś, kogo chcemy wypatrzeć, to delikatnie nasze źrenice się rozszerzają na moment. I to jest ten błysk w oku. No proszę. Dobrze, ja proponuję, weźmy następną kartkę. To, ponieważ te twarze były dosyć łagodne i takie błogie, to pójdźmy teraz w kierunku trochę silniejszych emocji i trochę większej ekspresji smutku i gniewu na przykład. Spróbujemy, pewnie się nie uda połączyć jednego z drugim, ale no, spróbujemy, zobaczymy. Gdzie jest czarna kredka? Tutaj. A, tu jest, dobra. Czy chcesz zacząć? Proszę bardzo. Delikatnie sobie tworzę jakby oczodół. Obok drugi. Dobry wieczór, pani Moniko. Dobry wieczór państwu.
Może na razie jeszcze damski portret, kobiecy, a za chwilę. Myślę, że można troszkę oczy będzie powiększyć. Raz jeszcze przypominam, dzisiaj rysujemy ekspresję w portrecie pastelami olejnymi, ale mogą być równie dobrze suche. Olejne mają tę przewagę dzisiaj, że nie będą się nam zbyt rozcierać i brudzić. Widzę, że nawet włosy się pojawiają. A, taki delikatny zarys twarzy. Bo właśnie teraz chciałam jakby spróbować troszkę tak jakby wyostrzyć. Może tak po kolei będziemy dodawać właśnie kropeczki od kropeczek, później po tęczówki wyraźniejsze, bo to jest też bardzo ciekawe, No takie tak, kocie prawie jeszcze oko. Nie, prawie nic nie ma, prawda? Ale już jest A nagle niesamowita to ekspresja. spojrzenie zaczyna się delikatnie kształtować. Szczerze mówiąc, ta ekspresja przy takim minimalizmie wydaje mi się nawet mocniejsza. Zobaczcie, jakie to jest niepokojące. Dzisiaj każdy etap rysunku będzie nas czegoś uczył. To jest takie rysowanie żywe. Ja polecam nawet później wrócić do tej lekcji, odtworzyć ją sobie po raz kolejny i zobaczyć, co się zmienia. Albo polecam Państwu nagrywać za pomocą telefonu czy kamery swój rysunek. Robić zdjęcia, tak. Albo robić zdjęcia. O, tak, to jest tak łatwiejsze. Najlepiej. Łatwiejsze i tak, masz rację. Jakby każda taka taka metamorfoza, tak, możemy ją delikatnie gdzieś tam uwiecznić. Ten grymas ust też jest dosyć ciekawy. To jest niesamowite, że rysując w dużej mierze zdajemy się na przypadek i ten przypadek, no bo kreska mniej, kreska więcej, w trakcie rysowania mamy jakiś zamysł, ale zmierzamy do niego i on się powoli wyłania, ale powstają pewne przypadkowe stany emocjonalne w portrecie i tu otwieramy jakiś bardzo ciekawy. No właściwie na tym można by skończyć. Tak, ja myślę, że można na tym oczywiście w ogóle chyba na tym skończymy. Teraz spróbować na przykład stworzyć łagodniejsze rysy twarzy, tak? Ale ja te parę kresek jest ja bym takie poszedł dalej spokojniejsze. W kierunku. Jeszcze byś podkreślił? Ale nie tutaj. Aha. Myślę, że na kolejnym, w kierunku Dobrze. takich, w kierunku gniewu na przykład. Bo tu jest. To jest taki niepokój. Tu jest niepokój. Taka. Mamy jeszcze gniew i smutek. No i później jakąś szaloną radość jeszcze. Zdecydowanie na koniec najlepiej będzie zakończyć tak. Pozytywnym akcentem. Dajmy jeszcze chwilkę Państwu, bo wiem, że dużo się dzieje, dużo się zmienia, dużo mówimy. No zwróćcie uwagę na ten taki minimal totalny w tej chwili, że on już wystarcza do zobrazowania emocji, ekspresji. Do ekspresji emocji. Dobrze, to ja rozpocznę kolejny eksperyment. Świetne te zaciśnięte usta, taka jedna kreska. O, zes. Taka pastela ciężko ma dosyć trafić. Dużą średnicę, tak więc czasami rzeczywiście trzeba wyczuć albo na kilka razy znaleźć to właściwe miejsce, żeby ślad został tam, gdzie chcemy. W ogóle rysowanie takich skrajnych stanów emocjonalnych jest świetną
No może zabawą to za mało powiedziane. To jest świetne doświadczenie dla rysownika, nawet przerysowanie stanu emocjonalnego. Zobaczcie, już się tutaj coś wyłania. Jeżeli dodam teraz jeszcze na przykład dołek pod dolną wargą i na chwilkę zostawię na tym etapie. Tak, zastawiam się, że on już jest gotowy. Jak się tutaj te dwie Dobrze. linie jakby tworzą tą podkówkę, prawda? A jednocześnie tym bardziej się to czuję, że brwi w drugą stronę tworzą te dwa łuki. Myślę, że jeszcze brwi zaznaczę za chwilkę. Tylko poczekam, żeby Państwo zdążyli też narysować Ja mam wrażenie, że tu jest już brew. te brewy tutaj, że Dobra, one są takie zostawmy. niskie, takie właśnie jakby skupione nad oczami. Ciekawa dzisiaj lekcja, bo to wygląda tak, jakby kartka miała nastroje. Na naszej kartce i na ekranie po prostu te twarze się materializują i no zostawmy je tak chwilę, żeby można było je postudiować, żeby można było je narysować, żeby można było odczuć te ekspresje. Dzisiaj mamy takie inne zajęcia niż wszystkie poprzednie. Także jeżeli na waszej kartce pojawi się jakiś inny rodzaj ekspresji emocjonalnej, to świetnie, To to zostawcie zostawcie. to. Tak. Bo tak naprawdę w tym, co ja rysowałem, było jakieś 30% albo nawet 40% przypadku. Nie do końca planowałem nawet takie oko narysować. Ono po prostu takie wyszło i ja poszedłem za tym tropem w ten sposób. Dostosowywałem ciąg dalszy do tego, co wyszło, ale w tym, co wyszło, zawsze jest 50 czy 40% przypadku. Zwłaszcza kiedy rysuje się tak grubą kredką. No to chcesz teraz ty? Może też zacznę od oka. Tym razem takiego ocienionego bardziej. No i to zachęca do rysowania z wyobraźni, o czym właściwie rzadko mówimy. Może powinniśmy częściej, dajcie znać, co wy na to, czy powinniśmy częściej rysować z użyciem wyobraźni albo inspirować do użycia wyobraźni i do budowania rysunku tak naprawdę w trakcie, w procesie. Jakaś taka dziwna perska twarz mi tu powstaje. Tak, to swego rodzaju smutek, ból. To jeszcze zależy, co by zrobić z kącikiem ust, bo kącik ust najbardziej oddaje emocje. Do góry czy w dół? Ja myślę, że w dół. I chyba już.
taka introwertyczna twarz. Tak. Oto ja. No to coś sympatycznego. To się okaże. Ja właściwie tak czytam ten rysunek w trakcie, jak on się pojawia. Ale proszę bardzo, niech będzie sympatyczny. Tak, jak tutaj wszystko działa. I uniesione brwi, i rozszerzone źrenice, uniesione powieki, takie otwarte oczy, podobnie jak usta. Pan Krzysztof pisze, że kiedyś rysował portrety na ulicy. To jest świetny trening dla rysownika, no czasami praca też, oczywiście. Czyżby odwrotność teraz? Tak myślę. Właściwie to już bardzo taki przejmujący wyraz twarzy. Jeszcze często wtedy pojawia się jakaś zmarszczka, chociaż teraz już się zmienił wyraz na bardziej Groźny. taki trochę groźny, trochę zatroskany. No właśnie robię to, żebyście zobaczyli, że każda kropka ma znaczenie. A mogę zmienić na uśmiechnięty? Ależ proszę bardzo. Jestem ciekawa, czy to się uda. To by było niesamowite, gdyby się udało. Delikatnie wniesiemy o, pęciki. teraz taki. Troszkę to przycieniowania dodamy. No, rewelacja. Panie Krzysztofie, niech pan dba o swój wzrok, bo to najcenniejsze, co mamy w życiu. Chociaż.
Pytanie, jakie to spawanie, czy to artystyczne spawanie, czy nie. No nieważne jakie, ale każde dobre, mimo wszystko, wzrok warto chronić koniecznie. Taka zmiana. A Teraz to tutaj. już sam nie wiem. Czułbym się zakłopotany, gdybym spotkał się z osobą o takim wyrazie twarzy, bo nie wiedziałbym do końca, co. Jakie ma intencje? Tak, co planuję. No, pastel olejny też się świetnie rozciera i polecamy wam to zrobić. No teraz robi się portret jakiejś dziewczynki i Tak, już a przed chwilą był mężczyzna w wieku tak, średnim. Jak to już się robi od niewiele. razu bezpieczniej. Czasami trzeba. Co ciekawe, czoło i włosy mają też dosyć duży wpływ na portret. Może troszkę mniej na ekspresję twarzy, ale mają wpływ. O, teraz te oczka stały się bardzo. Światełko na nosie. Tak, światełko na nosie, światełko na Ustach. Dolnej wardze, zawsze tam troszeczkę bliku się pojawia. Możemy właśnie dzisiaj nawet kropeczkami pododawać jakieś akcenty na portrecie i zobaczycie, że to już wystarcza. Tak, to może tak nawet delikatnie. Tak, tą górną wargę można. O właśnie. To ja jeszcze dodam taki cień pod dolną wargą. Po prostu wziąłem trochę pasteli z góry i siup. Można jeszcze troszkę. Tak, to nie tylko zmieniliśmy emocje, a nawet płeć. A to dopiero. Jak widzicie, wszystko w rysunku jest możliwe. A ja, żeby kompozycja się tak dopełniła, to z tej. Ach, nie chciałem białą, tylko. Chociaż w sumie może biało, być białą. Fajnie, też dobrze, dobrze, dobrze. Takie ładne światło. Mamy taką teraz kompozycję poprzekątnej. Tutaj, tutaj. I gotowe. W sumie gotowe. No, można to jeszcze A, teraz chcesz coś ewentualnie. dołożyć? No to Ja proszę. myślę, że znaczy, można delikatnie tu jeszcze jakby dopracować, gdzieś zaznaczyć bardziej. Taka linia szczęki. To ja tak. Gotowe. Ja lubię zaczynać od źrenic, od tęczówek i źrenic właściwie, bo one jakoś. Tektonacja portretu. O, już się zmieniło to oko z takiego, jakie chciałem, w takie, jakiego może nie chciałem, ale nie planowałem, więc zaraz zobaczymy, Jakie chciało. jakie chciało się pojawić. W ogóle to jest ciekawa dzisiaj lekcja, bo w końcu doszliśmy do tego, że tak naprawdę nie do końca decydujemy, co na rysunku się pojawia, bo zawsze pojawia się trochę czegoś innego niż to, co byśmy tylko chcieli. Tak, i czasami warto za tym podążyć. No tak, teraz stanąłem w jakimś takim trochę martwym punkcie. Zaraz zdecyduję, co by się tutaj miało dalej stać. Bo teraz jest tak trochę nieokreślony, jakby się zastanawiał. Albo skupiony. O, jakieś takie skupienie teraz wyszło. Ale widziałbym, że smutek już się zaczyna rysować. Smutek. Smutek z dużym nosem.
No, zobaczcie, jak można też bardziej ekspresyjnie i dynamicznie na przykład z cieniem podziałać. Tak troszkę w klimacie Bolesława Polnara, mam wrażenie, się przez te roztarcia Tak. zrobiło. Polecamy wam bardzo serdecznie twórczość Bolesława Polnara. Chcesz coś dodać? Chyba, że obok. Światełko. Na czubku nosa. Myślę, że I chyba jakiś już. błysk wokół i będzie gotowe, bo ten minimalizm mi się bardzo podoba. Gotowe. Taki smutek zmieszany z zatroskaniem. Takie poczucie straty, powiedziałam. Tak. Ulotności. Dobry wieczór, pani Ireno. Trochę za duże oczy, ale te oczy powiększone też mają Tak, czasami w swój ekspresji wyraz. czasami to też ma znaczenie. A może białą kredką teraz coś? Czy nie? Zupełnie? Jak wolisz, jak wolisz. Możesz zacząć od czarnej. Pan Krzysztof pisze, że oczy i usta wyrażają charakter. Tak, to jest bardzo ciekawa dziedzina badań dotycząca tego, jak czy twarz, czy fizjonomia może wyrażać charakter i naturę człowieka. Miałem okazję wykonać serię takich ilustracji do postaci z tworzonych w prozie Elizy Orzeszkowej. I Orzeszkowa badała też ten temat, na ile fizjonomia wyraża charakter, wręcz mówiąc przenośnie duszę człowieka, tego jaki on ma. Dobry, radosny, prawy czy zły charakter. Jednym słowem, czy po fizjonomii, czy po twarzy możemy ocenić człowieka? To trochę jak po okładce. Ja znalazłem nawet te portrety, mogę je pokazać jako ciekawostkę. To świetnie. A ja to spróbuję dokonać takiej metamorfozy tej twarzy, która mi się tu pojawiła. Tak, to na końcu pokażę zbiór tych kilkunastu portretów do twórczości Elizy Orzeszkowej. Jeżeli ktoś z Państwa jest miłośnikiem jej twórczości, Może rozpozna. to może rozpozna. A jeżeli ktoś nie zna, to i tak zapraszam, bo to są dosyć ciekawe portrety. Miałem dużo dobrej zabawy i dużo inspiracji rysując, tworząc te portrety. One jak ulał dzisiaj przypasowały do tematu. Tak, trochę tak jak teraz, prawda? Szukałeś Tak, dokładnie odpowiedniego tak. wyrazu i patrzyłeś, co się dzieje, gdyby przecież nie było tutaj żadnego modela. Tak. Ależ duże oczy. Teraz się robi gniewnie. Takie bardziej skoncentrowane spojrzenie.
Oświetlenie też ma nawet wpływ na oświetlenie, możemy podkreślić No wręcz zaczęłam ekspresję też twarzy. charakter twarzy na bardziej męską zmieniać. Właśnie, a może coś ze światłem tutaj zrobimy, bo w sumie o świetle nie mówiliśmy jeszcze. Gdybyśmy, wiesz, puścili jakieś światło z dołu, z boku, tak, to bardzo mocne, dobry kontrastowe. pomysł. Czy Chcesz chcesz, bo to spróbować? twój rysunek, więc nie chcę ci tutaj za bardzo No, się bardzo proszę. wpychać z butami. Szkodzi, żeby tą drugą część nawet jeszcze bardziej zgasić. Co Właśnie ty o tym myślisz? myślałem, ale zrób to ty. Chcesz czarną czy szarą? Bo, ale szara, czarna może być Myślisz? dobra, tak. Może tak mniej kryjącą zacznę. Tak. Właśnie dążę do tego bardzo dużego Dużego kontrastu, kontrastu, trochę prawda? jak u Jokera w Batmanie. Tylko żebyś nie rozmazała teraz tej białej części. Taki silny kontrast zawsze stwarza większą ekspresję i wrażenie, no po prostu pewnej dwoistości albo lekkiej nawet demoniczności, a w każdym razie na pewno tajemniczości twarzy. Ja nawet mam jeszcze taki pomysł, żeby tutaj gdzieś Tylko błysk w oku może. O, może troszkę za dużo. trochę za duży, to zgaś ten błysk, bo tak jak mówię, tą kredką Op. po prostu ciężko, zawsze można zdrapać. Tą kredką ciężko trafić. Czasami na taki nieduży O. punkcik wystarczy. A gdybyśmy teraz oświetlili ją bardziej z dołu, tak żeby błysnęły te powierzchnie. Mogę? I A jeszcze tutaj większy kontrast, tak. To już będzie bardzo taka. Ja bym teraz No. właśnie zrobiła jeszcze, poszła za tym dalej, żeby było wrażenie, że ona całkiem wychodzi z Tak, czerni. tak, tak. Tak, żeby prawie się nie czuło, gdzie ta twarz i się zaczyna wyłaniać z tła. A ten brąz papieru też tutaj dobrze działa, wiesz? Czyli na przykład pod nosem, przy oku. Tę wargę możesz ewentualnie przyciąć, bo ona mi za duża wyszła. O, już jest lepiej. I ja bym jeszcze, szczerze mówiąc, tutaj wpuścił trochę cienia. A, zaczyna się uśmiechać. To dobrze.
kiedy podkreślimy policzki, to też dostaniemy efekt uśmiechu. Tak, jakieś światło na brodzie też się może delikatnie pojawić, to też tak wypogadza. No już mamy zupełnie inną skalę emocji. To co, rzut oka na Tak, portrety? tak. Zapraszam na krótki przegląd portretów. Tak jak wspominałem, to portrety ołówkowo-akwarelowe, które wykonałem do twórczości Elizy Orzeszkowej. A, są podpisane. Z tego co pamiętam, tak, Anatol Dębiński. Tutaj mieliśmy portret Andrzeja Orlickiego. Z tego co pamiętam, to była twarz arystokratyczna, dumna. Myślę, że. Stefan Rawicki, Wincenta Niemeńska, opisywana przez Orzeszkową jako absolutna piękność, wręcz nieziemska. Pani Karliczowa. Aleksander Snopiński. Młodzieniec skory do zabaw, z tego co pamiętam, pewny siebie, ale jednocześnie bardzo no, nie przejmujący się specjalnie niczym. Lekkomyślny. Lekkoduch, tak. Bolesław Topolski. Jerzy Snopiński to akurat typ a takiego człowieka, który dużo handluje, dużo sprzedaje. Anastazja, wiecznie przerażona i wiecznie zmartwiona, i to staramy się pokazać w jej oczach, wręcz chorobliwa, o cerze chorej, wiecznie cierpiącej. No i zaciśnięte, wąskie usta mają to podkreślić. Kamila. Obraz, który lubię. O, to demoniczny pan Graba. Pan Graba, który autentycznie pełni demoniczną rolę w powieściach Orzeszkowej, i dlatego użyłem tutaj takiej wręcz zatrutej kolorystyki, bo on jest autentycznie bardzo, bardzo taką toksyczny. Toksyczną postacią, skrajnie toksyczną postacią. I zaraz zobaczymy jego
jego stoczenie się. On rzeczywiście źle skończył. Przehulał życie gdzieś w tawernach i zaraz będzie on w wersji tej, no właśnie, w wersji po upadku, kiedy zamienił się w człowieka zniszczonego zupełnie. I no taki wrak człowieka. Wręcz stracił zupełnie rozum. Zobaczcie też, jak kreski w całym portrecie użyłem, jak ona jest postrzępiona, jak ona jest rozsypująca się i rozedrgana, bo mamy tydzień ekspresji, więc ekspresją kreski możemy też podkreślić ekspresję twarzy. Hrabia Seweryn Horski. Oj, tutaj bardzo, bardzo ulotna, piękna i wręcz anielska Ewa Dębielińska. Tak ją opisuje Eliza Orzeszkowa. I tak też tę postać portretowałem w bardzo pastelowych barwach, tak jakby rzeczywiście gdzieś jawiła się nam niemal spoza światów. Ta postać niestety źle skończyła w powieściach Orzeszkowej. Dandys, typ dandysa, no myślę, że nie muszę mówić i tłumaczyć, o jaki typ postaci chodzi. No, Rzeszkowa dokładnie też opisuje kolor włosów, czasami kolor oczu, więc to uwzględniałem. Rycz to postać bardzo niebezpieczna, przestępca, postać przestępcy, takiego zbira wręcz. Henryk Tarnowski. To była postać o dosyć dobrych cechach, z tego co pamiętam. Regina, której charakter pokazywałem też przez jej czarną suknię, to taka postać trochę żałobna i duży kleks czerni. A tutaj Ryta, bardzo wyrachowana postać. A to bardzo toksyczna Honorata. Bardzo cenię w tych portretach to, że nie trzymałeś się tak dokładnie anatomii, tylko jakby specjalnie wykorzystywałeś. Grałeś jak gdyby całą twarzą, by uzyskać konkretne emocje, tak jak tutaj ta broda, jakby aż się wszystko zwęża ku dołowi, pokazując jakby taką zaciętość tej postaci. Tak, bo ta postać była przez Orzeszkową porównana do zwierzęcia i chodziło tutaj, wiem, że chodziło o kocie oczy. Już teraz nie pamiętam do końca, jakie to zwierzę miało być. Ale wiem, że nie wiem, czy nie o modliszkę też chodziło. W każdym razie były wyraźne odniesienia takie zwierzęce w tej twarzy. I chyba troszkę prześwietlony jest ten obraz, a też świetny jest ten pomarańczowy blik wokół. On też dodaje jakiegoś takiego niepokojącego charakteru całej postaci. To taki kombinator. A Kamila już była. Dobrze, to tyle. Bardzo dziękuję za tę chwilę uwagi i za przegląd portretów. No i dziękuję za wspólne rysowanie tobie. Ja również. A my dziękujemy wam za to ciekawe doświadczenie portretowe i polecamy portret, takie eksplorowanie portretu.
tego, co wyczarujemy na kartce. Aby nie bać się tego, aby popróbować. Zdecydowanie, żeby bawić się ekspresją, żeby bawić się nastrojami, to z wyobraźni i obserwując postacie, które nas otaczają. Tak, i szukać tych relacji, tego, co potem wpływa, że dana postać raz się uśmiecha, a raz krzywi usta w grymasie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do wspólnego rysowania już jutro o 10:00. Będzie to bardzo ciekawa i inna od dotychczasowych lekcja poświęcona kaligrafii japońskiej. Będziemy ćwiczyć ekspresję kreski w dziedzinie, która jest mi niezwykle bliska, którą jest właśnie sztuka japońska, w tym kaligrafia. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru, pozdrawiamy Was serdecznie.